25 stopni i wilgo. Ładnie jest widać, słuchajcie. Wymieniłem wczoraj tą część. Tak, drodzy widzowie, majsterek tutaj przyszedł do mnie na koniec prac. Słuchajcie, gitara jest ok. Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym vlogu 27 maja, poniedziałek, po weekendzie, słuchajcie, wracamy do zadań. Tak jak wam wspominałem, ja dzisiaj muszę zdiagnozować przy opryskiwaczu ten wyciek, o którym wam wspominałem, przy pompie. O co tam w tym wszystkim biega. Wczoraj nie udało mi się tej usterki usunąć. Zaczynam. Zabieram się teraz ponownie. Myślę, że tym razem już opanuję sprawę. A teraz zrobimy odczyt z termometru. Słuchajcie, 25 stopni i wilgotność 52%. Wczoraj błyskało się. Zrobiło się ciemno. Chmury burzowe chodziły, ale jak zwykle tylko kilka kropli spadło. I ten deszcz nas omija. Koleżanka przed chwilą przywiozła truskawki żonie. Mieszka 4 km od nas i u nich tego deszczu było sporo. Raz mówiła pompa 38 litrów, raz było 20. Deszcze dookoła nas padają, a tutaj zaczynamy bardziej z coraz to większym niepokojem spoglądać na to, co się dzieje u nas, gdyż te fronty burzowe przechodzą. Na radarze pokazuje chmurę, opad i gdy tylko zbliża się chmura, to nagle te chmury gdzieś nas tutaj omijają, rozchodzą się nad naszą miejscowością i tego deszczu nie ma, a dopatrujemy się całej przyczyny i będziemy teraz sprawdzać, czy wpływu na to nie ma położony tutaj 2 km od nas sad, gdzie kolega używa armatki gradowej, działka przeciwgradowego i będziemy teraz troszeczkę bardziej wnikliwie próbowali dojść, czy to też nie ma jakiegoś wpływu, że te chmury nas tutaj omijają i deszcz przechodzi bokiem. A ja teraz już, słuchajcie, robię demontaż. Tutaj jest wyciek. Możecie zobaczyć, że tutaj kapie cały czas woda. O, nie wiem, czy to widać. O, ładnie jest widać, słuchajcie. Wymieniłem wczoraj tą część i gdy tylko doprowadziłem węże z wodą, zaczęło kapać. Także jeszcze raz wracam się, rozkręcam cały ten pierścień, demontaż robię i będę teraz sprawdzał, czy tutaj o-ringi nie są uszkodzone czasami i to może być przyczyną właśnie tego wycieku. Thank you.
źle mam troszeczkę, słuchajcie, ustawiony ten opryskiwacz tutaj w słońcu. Gdybym stanął tam pod wiatą, ale miałbym utrudnione wyjeżdżanie z kolei. Stoi tutaj w słońcu, ale już tutaj myślę, że jakoś mi się uda to rozkręcić. Nie będę go przestawiał, specjalnie zaczepiał, żeby uciec ze słońca. Tyle damy radę, słuchajcie. Tyle damy radę. Jeszcze jest o tyle dobrze, że idzie to zdemontować bez wykręcania pompy. Te tylko dwie śruby, to, które teraz odkręca, jest troszeczkę problem, bo tutaj kątownik blokuje dostęp, żeby podejść kluczem nasadowym. Ale to są tylko dwie śruby, już wczoraj były raz odkręcone. Damy radę, słuchajcie. Dzisiaj też o godzinie chyba 19 burza, może wcześniej zbierze. Alert znowu przyszedł o możliwych intensywnych opadach deszczu, a także gradu. Coraz bardziej nas to niepokoi. Troszeczkę pisałem już o tym w ubiegłym tygodniu na Facebooku. Dobra, mamy pacjenta na stole. Światełko sobie zaświecimy. I teraz słuchajcie, ten kruciec z gwintem wewnętrznym 3/4 cala majsterek przywiózł mi w sobotę. Ten został, tutaj. Ten został przeze mnie wczoraj wymieniony. To jest część, która była w opryskiwaczu oryginalnie jeszcze u mnie. Wymieniłem to, bo tutaj pryskało. Jak włączałem mieszadło, wyglądało, że gdzieś tutaj jest pęknięcie i strumyk mocny wody pryskał, bryzgał, rozbryzgiwał się. Więc uważałem, że tu jest pęknięcie. Załatwiłem w sobotę tą część. Majsterek pojechał za złotów 40 km tam do Górznej i tą rzecz mi za 100 zł przywiózł. Wymieniłem wczoraj, okazuje się, że tu puszcza woda. Widzieliście zresztą na załączonym materiale w początku filmu. Teraz to demontuję i będziemy przyglądać się temu
już teraz bardziej wnikliwie, delikatnie sobie to jeszcze by się przydał. Muszę przynieść kruciec 3/4, wkręcić tutaj, żeby gwintu nie zepsuć. No i dobra, słuchajcie, mam nypelek, wkręcę. Teraz myślę, że przyczyna może leżeć tutaj po stronie. Tu nie ma ceregieli, żadnych filozofii. Myślę, że tutaj o-ringi. Ale nic tu. Powiem wam, że źle nie wyglądają. Zaraz zdejmiemy sobie jeden. Delikatnie sobie jeden pozwolę zdjąć. A, zobaczcie. O, widać? Pęknięty. Pęknięty o-ring. Tu kolejne pęknięcie. No i tu jest cała przyczyna. Trzeba przejrzeć każdy. Najlepiej byłoby wymienić wszystkie 4. Czyli przyczynę już mamy. Czyli nie było to pęknięte, tylko wina leżała po rozpieprzonym o-ringu. Dobra, idę teraz, słuchajcie, przyniosę pudełeczko z o-ringami, zobaczymy, czy takie znajdę. Dobra, słuchajcie, mam pudełeczko z o-ringami. Przydałaby się też suchmiarka, żeby dokładnie dobrać. Suchmiareczkę muszę jeszcze przynieść. No niestety majsterek nie wyjął z samochodu suchmiarki, jak jechał kupić w sobotę ten trójnik, nie wyjął z samochodu, a teraz samochodem pojechał do pracy, do ziemniaków, także. Zobaczę zaraz, tak stwierdzimy. Jednak te mniejsze chyba będą, wiecie? Nie te, a te. Zobaczymy ten, który zdjąłem. Nie. Jednak są to te większe. Tu nie wchodzi. Dobra, czyli tego z powrotem. Jednak są to
te większe sztuki. Zaraz wymienię. Cztery sztuki. Po dwie sztuki przychodzą na jedną stronę. A te sobie tu na spód włożę. Nowe do góry, bo być może jeszcze te się przydadzą. Ten tylko został. I kolejne dwa. Kolejne dwa. Te wyglądają na całe, bo to z jednej strony puszczało, także najprawdopodobniej te dwa były dobre, no ale już wymieniamy. Słuchajcie, wymieniamy od razu na dwa nowe. Cztery sztuki pójdą. O! I po strachu, słuchajcie, składamy. O, widzicie, tutaj bez problemu to wskakuje. No i to tyle w temacie. Resztę zostawiamy. Idziemy montować. I za kilkanaście minut już będziemy wiedzieć. Dobra. No i dobra, słuchajcie, jeszcze tak się przyglądam, czy z tymi jest wszystko ok. Teraz delikatnie to muszę wsadzić, tak? To musi być w ten sposób. Dwie szpilki już muszę sobie tutaj, słuchajcie, wsunąć. Są te wewnętrzne. Później ich nie wsadzicie, bo będzie wam tu przeszkadzać. Delikatnie. Bez gwałtownych ruchów. Dobra, przyłapiemy tu co nieco. Thank you.
No i słuchajcie, będziemy zaraz to. No. Jeszcze szmatką sobie wytrę, ale nie widzę żadnych wycieków, także myślę, że nic innego jak tylko te o-ringi. Był ścięty jeden. A pomyślałem, że to pękło. Trochę było dziwne, jak to mogło pęknąć. To na mrozie nie było, tylko teraz. No ale to nic. Będzie tamta rzecz na zapas, słuchajcie. A nic, tylko ciągnik zaczepiać. Sytuacja opanowana i wróciła. Wrócił ten sam trójnik, który był. Człowiek się uczy. Do końca życia, słuchajcie. Teraz już. Następnym razem będę mądrzejszy, że wystarczy w pierwszej kolejności zdiagnozować, rozebrać i sprawdzić, wymienić i sprawdzić o-ringi. Po 4 o-ringi przychodzą na jedno taki element. No. Po 2 tutaj i 2 tu. Dobra, słuchajcie. Majsterek zakup kup zrobił, także nie ma problemu, fajnie teraz, bez problemu mogłem dopasować. No co, ja teraz sobie ciągnik podczepię, zapalę papierosa i będziemy myśleć dalej.
zobaczcie, założyłem stary trójnik i jednak kurwa jest pęknięty. No by cię chuj zajęło. Jednak było pęknięte. Dopiero to wszystko widać, jak się wodę puszczy. Teraz włączę mieszadło. Kurwa, jeszcze raz będę rozkręcał. Chuj, ale mam zaczepione, teraz jadę w cień. Muszę odreagować chwilę, bo teraz jestem wkurwiony. Co za... Jednak było pękniejsze. Dobra. Także jeszcze raz to samo. Tak, drodzy widzowie, majsterek tutaj przyszedł do mnie na koniec prac. Chciał się z wami przywitać i zarazem pożegnać. Mówi, żeby na odcinku być. Ja mówię, to jeszcze włączę na chwilę kamerę i go nagram. Także majster się przywita z widzami. Cześć, majster. Wrócił z pracy pół godziny temu. A ja już przełożyłem teraz. Majster założył wałek i zaraz odpali. Zobaczymy. Zobaczymy wszystko. Mam nadzieję, że to już teraz będzie sprawa zamknięta. Jednak się okazało, że to było pęknięte. Widzicie? Niby nic nie było widać tego, ale... Majster, odpalisz? Ale tu, czy odpaliłbyś? Już bym wiedział, czy mam rozkręcać, bo już mało czasu mam do wieczora, bo będę opryski robił dzisiaj. Dzwonił do mnie gościu. No idę. To chodź, próbę zrobimy, przeżegnaj się. Co? Przeżegnaj się w imię Ojca, żeby wszystko było dobrze. Wszystko działa. Ja sobie żegnam się sam. Tobie się zepsuło. Nie jest. Pałeczek właśnie. Z którego? Tego drugiego. Tam niedokręcony. Zaraz poprawimy to. Tam gdzie ten o-ring zmieniałem. O-ring zmieniałem, bo tu jest ciężko włożyć. Jak jest woda, wypycham. Jakby nie... To już ja mam dokręcone dosyć mocno. Ale też małek. O-ring wejść sam, bo jak się go wpycha, to lipa wychodzi. No ale tu nie leci, widzę. Gdzie? Tą rurką. Nie, nie, no to wszystko będzie ok. Ta część, co żeś przyjął. 100 zł. Ja mówiłem. Ciekawe, ile kosztuje nowe. No tak, ale miałeś w sobotę część po godzinach. No ja wiem. A nowe, no nowe też pewnie buli trzeba. Są różne. Dwa są takie, tu jest z dużym gwintem. No ja wiem, i dwa są bez. I tam jest na dole trzy są. Wewnętrzny gwint, tam korek jest taki jak to. No tam jest z korkiem. I raz, i dwa są bez, nie? No same rurki. A tu jest raz, dwa, trzy, cztery. No i zgadza się, i dwa. No i z tamtej strony jest jeden albo dwa, nie? Z tej strony jest korek. Na dole. Taki jak to, i tu to. Jest ten większy gwint. No. A tu są z takimi mniejszymi, nie? I na dole jest ten wewnętrzny gwint na korek. No to kurwa nie wchodzi. Albo mniejszy przynieś jeszcze? Idę przyniosę może mniejszy, co?
Jest kiepsko, wiesz, jak ja wkładam, to z węża mi wylatuje. No jo, no trzeba spuścić tyle, trochę. No nie, no zobaczymy jeszcze, spróbuję przynieść ja tą skrzyneczkę. Jak chcesz. Dobra, słuchajcie, wsadzimy mniejszy teraz, o kaliber. Wytrzyj rurkę. O kaliber mniejszy. Tam. Brudna jest. O, może taki wystarczy. Jest kiepsko założyć, ponieważ woda wypływa. No to w wodzie to tam. Co? Co w wodzie to? Olej. No to w pompie też jest w wodzie olej, jak puszcza. Ile tego oleju ty masz na palcu? A to chodzi o to, żeby się smyknęło. Bo jak biorę, to widzisz, co się robi. Musi, kurwa... Albo mi musisz dać ten śrubokręt, no bo tu go... Muszę spróbować. Mhm. Dobra. Podepnę. No, wiesz co się robi? No i tak się będzie robić, to nic to nie uszczelni. Za duże. Jakby, ale nie może być mniej. No gdzie to już? Teraz. Tu groszek byś prysto. O, teraz ci weszło. No jak, wiesz, nie będzie się zbierać, to mam tam o 7:00, będę do niego dzwonił. Która jest? Jeszcze nie ma, nie? 5:00, czy już jest? 18:00. O, patrz, kurwa, jak to zleciało. Muszę wiedzieć, żeby... No ja 2 godziny temu wróciłem, nie pół. A. Ja chciałem na filmie powiedzieć, że zaraz przyszedł do mnie i robił. Nie chciałem mówić, że się odpoczywał. Niech ja nie odpoczywam, obiad za nim pojechałem wałować. A, tak. No. No dobra, majster, teraz weź jeszcze odpalimy, ja tu zerknę. Teraz będzie ok. O, już lepiej nie będzie. Renowa aparat. Cześć, stój! Zamknij, bo zabor muszę przełożyć. Teraz. No bo ja będę go jeszcze czyścił, wiesz? O. Jak? Okej, nie? Dobra. Dobra. Gitara. Słuchajcie, gitara jest ok. Teraz wyłączyłem. No i dobra, fajnie. Mamy to zrobione. Dobra jest. Ustereczkę mamy usuniętą.
z małymi przygodami, ale jest wszystko już opanowane, słuchajcie. Dobra, ja będę się z wami dzisiaj żegnał. Zmontuję wieczorem dla was film na jutro do kawy. Coś, nie coś, tutaj jakieś chmurki idą, zobaczcie, jeszcze może wam pokażę od strony zachodniej, ale radar dzisiaj deszczu nie pokazywał, także myślę, że nie, tam ta chmura taka cienka nawet nie dojdzie do nas wieczorem. Myślę, że po godzinie 20, o 20 będę jechał w Groszek do rolnika, który ma pole, a mieszka 35 km stąd i na usługę mam mu opryskać 15 hektarów grochu. Także trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.